Witam w kolejnym odcinku, kolejne radio perfumowe i kolejny odcinek, jeżeli chodzi o dwa budżetowe. Tak mnie trochę wciągnęła ta moja nowa seria, ponieważ to jest taka seria, że tak powiem, szybkich strzałów. Takie dwie pierwsze myśli, jeżeli chodzi o budżetowość danej kwestii. Było trochę dla miłośników danego klimatu, było trochę odnośnie kwestii nut, wydźwięków, paczula, wiśnia, wokół wiśni, różne. I teraz kolejny strzał, być może dwa, tylko muszę się zastanowić. Dwa budżetowe zapachy figa. Figa, dosłownie rozkrojony owoc, już kiedyś o tym mówiłam, soy note fig. Dosłownie rozkrojona figa. Oraz figa leze sonciel, którą można brać w cenie typu 30, 40, 50 zł za 100 ml. Opowiadałam o niej, pokazywałam, nie wiem, także tutaj porządkująco. Dobra, za szybko mówię jeszcze raz. Figa leze sonciel. Jest to figa, którą już pokazywałam, także już jest na moim kanale. I to jest figa z zakresu, nie wiem, 30, 40, 50 zł za 100 ml. I to jest figa w stylu takich fig jak Incantation, Rouge-Ban Rouge na przykład, czyli taka, powiedzmy, ziołowa, świeża, w stronę, zupełnie nie w stronę kokosowości, aromatyczna figowość, powiedzmy, ale nie w stronę owocowości figi. Owocowość figi budżetowo to oczywiście te Fig Solitude. Warto też w sobie może dodam powiedzieć, że jeszcze jest taki zapach z Acqua di Elba, kiedyś o nim mówiłam, bardzo w stylu takiej bardziej śródziemnomorskiej wersji Womenity, też stosowana właśnie taką śródziemnomorską figowością. To też kiedyś opowiadałam, ale to mają być dwa budżetowe zapachy. Także tutaj tylko o tym zapachu przypominam, że można wrócić do filmu o nim. Generalnie jest po prostu playlista Niedrogie Perełki Perfumowe, także tam można te filmy oczywiście, czy to z tym Soli Note Fig, czy to właśnie z tym Leze Zonciel, czy to właśnie też z tym zapachem z Acqua di Elba namierzyć. To jest Acqua di Elba w takim niebieskim flakoniku. Może dodam jako screen, jako z flagrantiki, na przykład jako miniaturkę.